jest wolny, tyś jest wolny, skrocymy do młyna. Popytamy się młynarza, co to za nowina. Kołecka się obracają, pszenicka się miele, 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 bo ja mimo hej się wydaje, pójdźmy na wesele. Kołecka się obracają, pszenicka się miele, 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 moja miło, ej się wydaje, pójdźmy na wesele. Stale zmusać do roboty, a tym drugim ej, bijąc cyskiem, pójdę na zaloty. Jednym będę babę bijął, jak mnie będzie. Stale zmusać do roboty, a tym drugim ej, bijąc cyskiem, pójdę na zaloty. Włączył się, no.
Czekaj, wyłącz drona. Znaczy pilot. I teraz i on sam się połączy. Fajnie jest na kombajnie, nie? Może jak się kombajn zepsuje. Tam Boguś to ma taki kwadracik tego jęczmienia, tak naprawdę to wiele tam nie jest. Na tym piachu. Gdzie tam ten? Nie wiem. Co? Ja ci go wystartuję, jak położysz. Czy zatrzymam się najlepiej? Połóż go na dach. Łagodniejsze, nie jest tak wyczulony. No i tak, pan Boguś tam walczy. Siwa w pełni można. Ja muszę zejść, bo mi tam pójdę na 60. No dobra. Do 60 zejść najwyżej, nie? Weź paczkę może od razu, jakbyś miał baterię wymienić. No. Jedziemy ścieżką teraz, jak widzicie, temperaturka w normie, olej w normie, do zbiornika się sypie, szybki wymieniliśmy tutaj, ostatnio to już są zawrócone. No i ogólnie czas jest dobry działania, bo jest 17, a my zaraz kończymy pszenicę u Stacha, jutro walimy pszenicę u mnie, 6 hektarów. No i jeszcze dzisiaj złapiemy żytko to pod górą na tą mieszankę i żytko u Piotrusia. No i przeżytko, jakby się udało, to byśmy jeszcze ugryźli przeżyta. Ola przyjedzie, także dzisiaj w odcinku będziemy uczyli Olę kosić kombajnem. Będzie nowość. Też odpoczywa w domu. Myślę, że skończymy to pole, zanim Stachu przyjedzie, także ja w okularkach koszę, bo w piątek wylądowałem na Sorze. Mówiłem wam w sumie w poprzednim odcinku, bo mi chyba lewa do oka wpadła z tego, z jęczmienia. A co to? Lewa z jęczmienia wpadła. Zacina tam. Zacina. To jest słabo. Na okularach to już nic nie widzę. Szyba zakurzona i ze schowem trochę o miarę powinno i okno. A włączyłem jeszcze kamerkę znowu, żeby wam pokazać sarna łazi. Muszę ją zaraz chyba iść przegonić, bo że je nie wciągnę do kombajnu. Ona ledwie zipie.
kurde. Tam się mieli. Uciekaj. 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 No uciekaj. Aleś ty chora. Łamane łapy. Uciekaj. Kurde no. Gdzie masz mamę, co? Ale wychudzona, no nie wierzę. Ech. Co zobaczę? Nie, ładnie, nie ma. Jakiś tam delikatny gość. Kurde, ale jaja, żebym sarnę przeganiał z pola, bo ona nie chce uciec. No jest hit. Jedziemy dalej. Poszła. Nie chciała? Żyletka coś. Wszystkie chodzą? Wszystkie. Nie wierzę. Poszła sobie dalej. Ona wystraszona, bo mamy nie ma. Nie chciała się ruszyć. Takich rzeczy to jeszcze nie grali. Tym sarnę przeganiał z pola, no nie. Widać do legowiska. Jest więc zwierzyny u nas od pierona w okolicy niestety, no ale myśliwi nic z tym nie robią. Potem plony namiszczą i wychodzi jak wychodzi. Pięknie, ciekawe jaka wilgotność pszenicy. Przecież 60 wilgotnością jeszcze w tym. Czy w Meseju. Reksiu dzisiaj wymiata. Malina. Temperaturka skoczyła, muszę iść koło przetrzeć. O, leczka mierzista, ciuciu. Siema, mordo. Piękna. Piękna sprawa. Pięknie dzisiaj idzie. Pan Bogoś już zjechał na bazę. A miał taki kwadracik tego jęczmienia i no. Mam siniaki na rękach fes. Miał taki kwadracik i no, no i już te. I już w sumie skończył chyba żniwa na dobre. Jak już jęczmień zimy wiosenny skosił, to my jesteśmy dopiero na pół metku, tak jakby patrząc, to pół metek mamy, nie? Także no fajnie, cieszymy się, bo na razie wszystko idzie po naszej myśli. Jedziemy do siódki, do 60, jedziemy się napić wody i czekamy na brygadę. A pan Janek jedzie. Ale fajny wiaterek. Ale jak to na wesele miałeś być już po weselu? No wczoraj przecież byłem. No. Co to ma znaczyć? Jak się? Ja cały czas, proszę pana, pracuję. Jak pan pracuje, jak pan dzisiaj się obija? No bo dzisiaj jest niedziela, dzień na odpoczynku. A gdzie dzień? Pan jest? Wysypuję z przyczepę. Na mój... Jeszcze będzie tak. Gdzie u niego te pole, bo tu? Ła, gdzie my nie mamy? Panie Janku, my dopiero kończąc to pole, to dopiero na pół metku jesteśmy naszego koszenia. Kurwa. My na pół metku dopiero jesteśmy. Przężyta zostały, u mnie 6 hektarów pszenicy. O jasne. To na zarobek nie pojedzie to. No pojedziemy, no, no i tak nie skosimy. Jutro jeszcze dzień jest pogody, a potem wtorek mówię deszcze, nie? No to będziemy mieli przestój parę dni, no i cóż zrobić? Ważne, żeby pszenicę położyć, no już właśnie tu pszenicę. To jest ostatnie pole pszenicy, jeszcze tam zostało, tam dwoje dokosiły wczoraj wieczorem z Piotrusiem. Z dziadzią. No. I tam muszę jeszcze dokończyć, musimy dokończyć jeszcze pszenicę i wsio, i będziemy lecieli żyto, chcemy położyć, bo już przerosło trawą. Dlatego rozrzutnik stoi, no. No a tu omuciłem cały zbiornik, no i jest teraz jeszcze 2/3 z tego pola. No rewelacji nie ma w tym roku z pszenicami, no nie ma rewelacji. Może pszenżyto lepiej odda. Bo pszenicę to...
Pszenice lichutko. Kurwa, wszędzie to takie. Wszędzie to wczoraj tam byłem no. Na takim grelu byłem, kurwa. Gdzie? A byłem tam w Mięsowej. No. A ja tutaj właśnie przez Mięsową jechałem wczoraj na ten. Czy do koło Mięsowej przyjeżdżałem, bo do wesele. I tego, i tyś tam taki małego bizona mo. No. I ty, nie, takiego ten, jak ten? Nie, nie, ten mały taki. A, ten kurdupelek taki. Tak, tak. No i co? Cudów kurwa nie tego. Też mówisz, że licho pszenice. Ta, kurwa drobniutko. Nie, nie, to ogólnie nie, no ziarno jest fajne z pszenicy, tylko że kurwa nie, a weź, mało. Powiedz jedno, hmm? Wiesz co mi tłumaczę? Gdzie od niego spodosz? Gdzie od niego spodosz? Co? Co jest? Zdejdzie mi drób. A, no to już, proszę bardzo. Panie Janku, nie ma problemu. Dla pana. Mogę panu wysłać. Ładne zdjęcie złapałem. O. Proszę bardzo, jest. Dwa zdjęcia. I co, i będzie? Nasypało trochę, nie? No. Jacek Echelski. Kosił chyba, czy nie? Kurwa, do cienia muszę zasiąść chwilę, bo... Lampa jest. Lampa jest, no. A jutro ma być jeszcze gorzej. Ale nie, powiem, że idealna jest pogoda, bo nie jest duszno. No, wiaterek jest dobry. Fajny wiaterek jest. Jest przyjemnie, no. Pozwolę do Stacha, zapytam, jak im tam idzie. Jak tam wam idzie? No. No my już ten, ja już pauzuję, nie? No już 5 minut temu, jeszcze Janek przyjrzy bajerkę z Jankiem. A jechać tam dalej na to pole mniejsze od razu? To się da to duże pole kończyć, to resztę? Dobra, dobra. Dobra. No. Aha, dobra, dobra. Dobra, to ja tam jadę, będę gryzł tak pszenicę. Ja zjem tylko i będziemy za jakieś 10-15 minut. Dobra, to... To przejeżdżam. Przejeżdżam na tamto pole, tak to. Dobra, dobra. No, 2/3 zbiornika. Nie zmieści się tam, pewnie przyjedziesz, będzie trzeba sypać od razu. Dobra, no to nara. Chodź, Czuczu, posadzę cię w 60, to przejedziemy na tamto pole. Rower rzucimy ci na przyczepkę. Przejedziesz za mną, bo pan Janek ze skuterkiem przejedzie. Na to duże pole przejedziemy. Dobra, chodź, jedziemy. Polecić 60. Jedzie pan na to duże pole? No to dawaj, bo tam zaraz przyjedzie moja kobita ze Stachem też i... Co? No, trzeba ją zająć, żeby się nudziła. Prosta obsługa, jak w ciapku. Jak w ciapku. Gaz ręczny, sprzęgiełko. Tu masz schemat biegu, nie? Wbijebaj sprzęgiełko. No i setruje, wiesz. Wbij, powoli. Zawiń se i jedź za mną, pojedziemy tam boczną drogą, dobra? Jedziemy, panie Jonku. Nie ma na co czekać. Licho nie śpi. A pogoda też nie dopisuje. Znaczy się prognozy nie, pogody nie dopisują. Rura! A se schowam tę rurę, żeby... Wilgota jest to zboże, od ziemi ciągło. Co my tu mamy? To jest zielenina, ale ogólnie ziarno fajne ma. No tylko, że... Słuchaj. Ziarno ma fajne. Tylko jeden taki problem. To jest ta zielenina. Dawaj, 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 dawaj! O, dał mu! A gdzie koguty? Gdzie koguty? O! Oporowo ma być, a nie!
kurwa! O, obiadek! Proszę, kompajnie. A, dziękuję, dziękuję. Jeszcze ciepłe! A? Jeszcze ciepłe! Ciepłe tak naprawdę. No już nie dojechałbym, bo już mi się wysypało już, kurwa. A górka się taka... Wyłączę na chwilę, bo trzeba ten... koło przeczyścić, nie? Bo zaszło kurze. Ojaj, jest kluska. Sandały se takie wzięłaś? Takie sandały se wzięłaś? Sypie się i sypie, kurwa. Się wysypać nie może. Ła. Temu to urwało. Urwało te koło tamtemu. Komu? Tego bizona. Tam. Bogusiowi? Nie, temu koledze. Musiał jechać do tego. Do krzywdy. No i tamten ma takiego i no. Tego i 200 zł. To nie koszt. To nie pieniądze. Ale to co, pękło na śrubach czy jak? Upierdolało te łośkie. Gorące. Łośkie urwało? Tak. Co tam dobrego? Pokaż kot. Kurwa, ble. Obiadek na polu. Nie, tego, tego mniejszego takiego. Jak tam klusko? Popalałabyś się razem ze mną. Popalałabyś się razem ze mną. Nie, to se kurwa tu mieszkam, bo mam od 20 minut jestem szczęśliwym posiadaczem od szklanej chatki. Jak to w Kapitanie Bombie było, bo ja wam pokażę, czekajcie. Specjalnie zapisałem sobie ten... No i do 20 był termin, że nam odpowiedzą. Nie dostałem. Gdzie to jest? Pierwszego, drugiego już mówię, chociażbyś się chujem z pierwszym napisać. No i 26 dostałem odpowiedź. Cezary Baryka. Od 20 mi... Kurwa, wyłączyłem. Nazywam się Cezary Baryka. Od 20 minut jestem właścicielem tego. Do czego? A, tu. Powoli zaczynam żałować zakupu. A, albo to był uchwyt, co ten, co blacha tu idzie. W nocy pizga, w dzień paru. To tu się urwało. No bo tu było jeszcze zasłona cały idzie, wiesz, na ten. To urwało się. No to tam. Tyle. Żadna strata. Ale gorące, tej. Cieplutkie, fajne. I idzie panie jak złe. Dzisiaj to. Wysoką księgę robisz, podobno nie do maty. To powalone było bardziej. Tam to leżało wszystko na dole. Bałem się, że się zakopę. Ale nie siadałem tam. Tu, kurwa, w tym miejscu bym mógł kradzić na wrotce. No to co ci wysyłałem? A, ja myślałem, że to tam na tym zielonym. Nie, to tu właśnie na tym. Mm. Co miał mówić ten? Tam u gostka na dole, to jak jechałem pierwszy przejazd, to... Tak, kurwa, wpadłem. Wiem co, jeszcze mu biorę tej ziemi? Patrzę, a kolejna po kolano. Idzie jak złe. Jak tam? Ty co nie kosisz? Uczysz się na kluskę na bizona? No pewnie. Wskakuj. To co on się uczy? Jak ty nikomu i tak nie oddasz tej pachni. Co? Co on się uczy, jak ty i tak nikomu nie oddasz tej pachni? No ja, dawaj, siadaj. Pokaż, potrafisz. No, twoja starsza jak zrobi duszone mięsko, to jest eleganckie, a moja to jak zależy. Raz jest tak, raz tak. Raz jest tak, raz kiedy. No. Dokładnie. No i co, idzie nawet sprawnie dzisiaj, nie? No. Sam starsza mówię, bo tylko wozi przyczepę za przyczepą. Nie, dopiero pierwsza przecież teraz, no ta duża. Ta duża, tak. No big bagi stoją pod kurnikiem, zostawiliśmy z młodym. Mm. Nasypało się, kupa jest nasypana. Wziąłem jeszcze tą dmuchawką, odwiewa jeszcze. Tam. No ale tam z tego tą słomkę. Nieźle odwiało. No dobrze, niech odwiewa, bo to jest. Patenty są. Patenty są. I tyle. Do obiadu wszystko dobrze szło. Tam naklejka nawet jest. To jest ta anty, wiesz, żeby klątwa odganiała. No. Przeczytaj nad rurą, co tam za naklejkę. Do obiadu wszystko dobrze. Lepiej nie jest. To jest śniadanie jak coś. Tam mam wodę. Śniadanko to jest, panie Janku. Co? Woda to cienko. Kola. Energola? Nie, kola. Mhm. Ale w termosie może być zimna. W termosie, kurwa, kola? Zimna jest, no. Bo jak się docieliłem, tam w Maseju jest. O. Jak się jeździ Ferrari? Co? Dobrze. Cichutko, nie? Wiatarek. Tu
Fajny czuczu klimat, nie? Polskie żniwa to są żniwa. Niedziela po południe, piękna pogoda. Zamiast na kajakach. Zamiast na kajakach, no, albo nad wodą, to my jebiemy folu. Jesteśmy nienormalni. Kiedy jedziemy na te kajaki? Za tydzień jedziemy. Na tydzień, panie Janku. A właśnie, co robimy? Musiałeś coś zrobić za tydzień. Nie wiem, może będę we Wrocławiu. O, mówiłaś, no, dzieciakiem. Mój dziadek coś mówił ostatnio, nie mówił, tylko że we wtorek nie jedziemy. Tak, mówił, że w sobotę, może staniemy do niedzieli, mówił, tak. Nie. Jak będziesz jechała? Właśnie. To pojedziesz już, no, a ja pójdziemy na kajak z chłopakami. Chcesz ze mną? W Wrocławia? Mhm. Nie, nie chce mi się. Też tak powiem, żeby jeszcze iść. No, z dziadkami będę jechał, z tobą to mógłbym jechać. No, na kajaki. No, co to? A? O. Pan Janek z Piotrusiem w jednym kajaku. Oj, to już boleje. To byłoby kołom. Ale to byłoby połączenie. Ja. Albo by był kajak tak, albo by był kajak tak. Do góry nogami. No już od razu mówię, jak mam jechać. Panie Janku, browary. Nie razy, panie Janku, ale jak z panem Jankiem, to wolę solówkę. Do piwka to trzeba w siatce, żeby nie zginęły. Trzeba przypić do kajaka, bo czasem kajak będzie kurwa na dnie, to jak pójdzie na kajak na dno, to piwka zgubi to. Ale takie, żeby się moczyły. No właśnie, takie siatka, nie? Lepiej to w takim woreczku, jak na przykład... No, jak ziemniaki, no. To się naleje do środka. No ale to, to nie, to będą się chłodzi, a później bierze, dyk. No. A co przywiedzie? Zobaczcie tam. Zdjęcia zwerbujemy. Ola jak wróci z Wrocławia. No bo też się zatrudnimy. Oli tatę, bo ma busa. Ma tego busika, transporterka. Daleko nie ma, to na piechotę. Albo prześpimy się u Oli w stodole. Ciapkiem wrócimy do domu. Żyj Stachu. 30 wrócimy do domu. Po dwóch piwkach. Dam po trzy. Pojedziemy łąkami. Łąka idzie. Kruska ze mną na kombajnie. Pomachaj widzom. Ola, pytali kiedy przyjdziesz, kiedy Ola będzie na kombajnie. No i proszę bardzo. Chcieliście i macie. Chcieliście i macie. Pojedziemy na lepsze pole, takie prościejsze do goszenia, bo tu dużo leży. To będę chciał Kruskę dać, żeby pokierowała trochę kombajnem. Nauczę ją noszenia. To nie? Siądziesz za sterami, będziesz w szoku. Piękny zachód słońca się robi. Zachód słońca już się robi, także idealna pora na koszenie. Taka. Uwielbiam przy zachodzie słońca kosić zboże. Coś pięknego. Zapytajcie, czemu te motowidła tak szybko tu mam? No a dlatego, że dużo leży, dużo zielonego, chcę, żeby mi to ładnie nagarniało, żeby mi kosa docinała. Bo jak miałem wolno motowidła, to mi to wszystko stawało na kosie. Nie chciało ślimak wciągać, ale teraz jak sobie przyspieszyłem je troszkę, no to podaje mi równomiernie. Dość mocno i no i kurde kosi. O! Zadzwonić, bo tu... przy chrupie. O! Chrupie. A nie, dobra, kosi. Też się tak ciągnie, bo to tak przerosło to wszystko mokre. Dlatego jadę sobie jedynką na przyspieszaczu, bo dwójką trochę za szybko. To Kruska się ze mnie śmieje, jak wam opowiadam, jak koszę. Reksio chrupie, o, kolejny worek po saletrze. A, bo to są Stacha te strachy na wróble. Jak tam sypie się Krusko? Sypie się? Ale ładnie się sypie? Mocno. Ta górka taka tu jest. Chyba zbieramy wszystko. Trochę chłodniej się robi, bo to słońce troszkę zaszło. Wiaterek jest przyjemny. Ogólnie dzisiaj warunki do koszenia zboża są idealne, nie? Idealne. Podbiera mi wszystko, także jest nieźle.
razy to się wrócę do góry i tak będę jechał do góry, to skoszę to. No, zielony bęben dostaje po dupce. Przerośnięte już. Jak na tych filmikach, kiedy bizon tęgi zbożu jest. Czy tu jest tęgi kwas i tak sobie mrr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 r
tym kotem takie jak ogłaszcze i jest takie mrał, mrał. No bizon, jak jest za gęste zboże albo zielone. To właśnie jak robi mrał. Pokaż widzom, jak tam się sypie. Tak co? Pokaż widzom, jak się sypie. Ale tam on podwoje pokaże. No odchodzi fajnie chyba. On? Chyba nie będzie wychodzić. Czemu? Bo się boję. No. Panie kochany, daj spokój, chyba nie da się kosić. Ja bym, wiesz co, jutro jak skosimy tę pszeniczkę tam, gdzie lepsze u mnie, to byśmy tu przyjechali jak w południe, żeby to suche było, nie? No u mnie o 11 możemy zacząć, albo 10. Ja bym na pewno chciał skosić tę pszenicę, wiesz, u Bogusia, u mnie i wiesz. No skosimy, no ale mówię ci, no nie ma problemu, co słychać, myślałem, że jeba, nie, mocarnia tak jebie, chłopie. Jebnęło feszcze, tak je było. Jebie strasznie, człowieku. Dobra, nie ma co, bo mi wchodzi, jak idziesz, to zobacz, jaka jest liczba. Tragicznie. Kurwa, wstać. Urodzaj tego Żyta, zobacz, bo w sensie jaka słoma, nie? Na 10 ton, chłopie. I motowidła tak, i tak, nie. A i nie chce iść. Dobra, wysypiemy, co jest, i kończymy na dzień. Pokaż buźka. Tak jest trochę zrobione. Jutro najwyżej coś dokosimy. No to Żytko jutro można w południe położyć, żeby wilgoci nie było. U ciebie skosimy tam, co tam będziesz chciał. Zobacz, przypatrz się, jak to dziecko idzie z tym. Zobacz, jakimi dziurami jedzie, zobacz. Czaj. Ba, czaj. No odwrócił się, jest to dziecko jeszcze trzy. Dużym takiego zygzaka pierdolną. Zygzaka, żem tu zajebał. Mówię, bo Z czwórki. Zobacz to dziecko. Jak tam się buja. Ze 3,5 hektara poszło dzisiaj, nie? Palimy gumę, panie Janku. Tylko nie na asfalcie, tylko kurwa na paskach. O, fajny wiaterek. Napędza się, słyszysz? Napędza się, ale się leci. O, Piotruś, zakończ! Chodź tam. Jak się fajnie się leci? Tak. I co, Klusko, fajnie się jedzie? To jest życie na kombajnie, nie? A nie?
ale pięknie dzisiaj szło. Pięknie dzisiaj szło. W końcu taki dzień zimny, jaki chciałem, kurwa, wiesz, że idzie cały czas. Uwaga, bo mundy. Żeby tu nie siedli. Siada? A ja nie wiem, jakim chujem tu na tej górce to jest mokro, to ja nie wiem. Tam w dołku nie było mokro, a tu jest mokro. Jak on nie umie zmienić. Jak on 60 biegów nie umie zmienić. Dobra, wyjdź na Glusko. A nic, napnę paski. Ustaj, 24 mi potrzebne. No! Chyba jak idzie, słuchajka! Słyszę właśnie! No ja poskakuję w tym ciągniku tam. Nie żałuję. Uwaga, panie Janku. Trzeba pasek od jazdy podciągnąć trochę. Na giełuchy nie wezmę, bo ja bym później dostał jeszcze od tych dzieł pierdół. On by tak jak ten chłop włożył, a ta... No czego ty się nie ruszasz? A to się trzeba ruszać. Dziś Klusko, jakbyś miała chłopa, ta, siadłabyś, a on się nie ruszał. Leży. A ja zadałem mi oczy na wierzch wyłaźni. No ruszaj mi się. Ciepły. Ale z tego zrobiłem, ale z białej piotry. Ale z tego czerwonego bzu? No, zrobiłem czek, jak napiję się, to kurwa czek i stoi mi jak na rzeczy. No to Glusko. Nie sieć. Albo zejdź, ja wysypę i dopiero zasiądziesz. Co? No my tu tam jedziemy też. Już teraz? Co? Tutaj? Tu? Kurzy się. Kurzy się! Nagrywasz? No, cały czas. Oho. To chuj jest szybko. Na ciężarówę! Leci, leci! Kręcił kombajn. Ja pierdolę, skoro mi sypia pszenica. Gówno, żeśmy skosili. Nie ma chuja, człowieku. Jak to i tamto, to chłopie cały zbiornik byłby. Znowu by trzeba by wiązać sznurkami. A jeszcze burty z tyłu nie ma. No. Dobra, jedziemy. Już jedziemy, panie Jonku. Zobaczę se sita, czy bo tego mokrego nie powinien, chyba się zabiły pewnie. Daj na buszka, Piotruś. Ja ci powiem tak, Piotruś przygotował, a ja tylko... Dawaj miernik. No, właśnie. Zmierzymy. Ty kurwa, ładne, grube no. Trochę jest chyba wilgot. No bo wiesz, słoma mokra, nie? Pokaż buszka. Na początku chujowe leciało. W środku, jak złapałem, to takie zaczęło
A, buszka, ja telefon wyciąg. Idziemy do Pina. Jadę po samochód, panie Janku, i przyjedziemy do pana piwko. Przyjedź. Co? Nie przyjedziemy? Co? Przyjedziemy do pana Janka na piwko? Powiedział się umyć, ja już pod swój samochód. No to mówię, przejdziemy, wrócimy po samo samochodem i przyjedziemy do pana Janka na piwko. Weź to połóż, bo to stanie. Już? Kiedy ładowałeś? Jęczmień zimowy. Żyto. Jest żytko, jest. Tu czy pojechał już na chatę, nie? No już tam. Tam się uczyć miał właśnie. Ale sporo ponagrywał, fajnie, że wpadł. To mi taka pogoda, to jak tu nie wpaść? O kurwa, zielone. Dobra. Jeszcze jedną próbę się zrobi, żeby bez zielonego, bo samo żytko. Rupie. Rupie jak złe. Nie, będzie miało z 17. No bo zielone wpadło, nie? Jakby bez zielonego. Dobra je. Słuchaj. 16. Może, nie, jak zielone wpadło, to wybije do góry. 15,2. Dzi, to jeszcze mniej jak pszenica miała. Ta z zielone. 15,3. Z zielonym, nie? No. To dawaj, tu jest. O, mam tu kurwa kawałek bez zielonego. Żydko będzie miał mniej od pszenicy. Mateusz jakoś... Maszyna na wilgę. Gdzie na wilgę, panie Jok? Bo Piotruś napluł, może Piotruś dlatego. Daj, złapę. Piotruś lekej. 11,3, 9 ml tam potrzeba. Specjalnie poluzować. Położona pszenica. Zostało tak. 6 hektarów pszenicy u mnie. Jeszcze hektar żytka, pół hektara mieszanki i pszenżyta zostało u Stacha jedno, drugie. Trzecie tam pod górą. No i za stodołą. No to 4 hektary pszenżyta zostało. Trzymaj się. O, teraz to jedzie. Czwóreczką. To nie bacian, Miśku. Jest cała uburzona. To nie bacian. No przecież chyba umiem odróżnić baciana. Bez przesady. Kluseczka zadowolona. Zadowolona? Ja, a, tutaj. Marzanciki. Zobacz, jak polecieli, jak nóżki rozkładają i... Jest ekipa. Oporowo, oporowo. Nagraj, jak na Stachu jedzie. Jeszcze jest.